Dobra. Było fajnie. Odpalamy na popy. I odpalę na popy. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. No niestety wyniokła z ostatniego filmiku pewna... To jest panu MRF niepotrzebne. Z ostatniego filmiku wynikła pewna rozmowa, mianowicie o tuningu. Z jedną osobą też pisałem troszeczkę. Ja bym to tak położył, tak. Nie będę przykręcał fotel. Sam teraz już nawet zgłupiałem. Nie wiem, czy to w ogóle coś daje, to co robiłem, czy nie daje. Pełno teorii spiskowych jest. Dużo osób mi prywatnie pisze. A propos tego skuterka. Doszłem do wniosku, że wymienię z powrotem na ten wałek rozrządu z szerszą krzywką, tak żeby ten zawór wydechowy był dłużej otwarty. Wymieniłem to już poza odcinkiem, poza kamerką, wymieniłem to na szybkości. W poprzednim odcinku macie pokazane, jak to mniej więcej się robi. Jest to chwila, moment, teoretycznie ja bym to mógł na odludziu zrobić, nawet jakbym miał odpowiednie narzędzia. Czyli tak, kluc 8, 10, 9, szczelinę, wiesz. Tyle mi potrzeba i wymieniam wałek rozrządu beżonogale. Dobra, jest wymieniony. Na razie zostaje ten dyfuzor od 4 suwa. To nie jest od 2 suwa dyfuzor przerobiony, tylko to jest dyfuzor pod 4 suwa. No takim kupiłem silnik z takim dyfuzorkiem. Podobno to nic nie daje. Nie wiem, nie będę oceniał. Mianowicie po tamtym odcinku też sam miałem takich troszeczkę taki niedosyt. Bo nie wiem, czy to działa, czy nie działa, ale ewidentnie czuję, że skuter ma więcej mocy. Nie wiem przez co, czy przez ten sam tłok, że ma większą, jest tłok na większą kompresję, czy rzeczywiście ta głowica cokolwiek daje. Starą głowicę wyczyściłem tak z grubsza, z wierzchu trzeba będzie jeszcze przeplanować troszeczkę. Jak widać, jest podcięta na 80, ale ścięta jest dwa razy, czyli będzie jeszcze mniejsza trochę kompresja, ale komora jest taka bardziej wybrana. Jest takie jakieś dziwne rozwiązanie zrobione, ale mało ważne. Doszłem do wniosku, że przerobię tą głowicę tak samo, jak jest tamta zrobiona. Bo tam mam gniazda zaworowe powypalane i zardzewiałe całe były, są takie wżery, nie? I nie trzyma mi głowica, więc doszłem do wniosku, że zrobię jeszcze jedną taką głowicę zrobię. Ale to w wolnym czasie po pracy będę tak sobie dubał, bo to chwilę schodzi nad tym, na tą zabawą. I tą głowicę troszeczkę bardziej dopracuję, mianowicie wypoleruję sobie kanał wydechowy. Zrobimy jeszcze większą modyfikację. Wypoleruję sobie kanał wydechowy, żeby spaliny uciekały naprawdę szybko. I podpoleruję sobie kanał sący. Wiem, że nie wolno polerować, ale ja sobie wypoleruję. I dodatkowo zrobię ten efekt piłki golfowej, nie? Znowu zrobię tego WRC style porting, bo czuję, że coś w tym jest. Coś w tym jest, chociaż nie jestem w stanie na 100% powiedzieć, czy to w ogóle będzie działać. Przerobię tą głowicę, ona będzie trzymać zawory, jeszcze je dotrę dla pewności, ale one trzymają już na pewno lepiej niż tamtym, bo na tym była kompresja dość mocna przy tej 80 tutaj, nie? I cóż. I sprawdzimy jeszcze raz, bo sam mam ten, właśnie czuję ten niedosyt. Mianowicie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to coś działa. Pojedziemy się przejechać tamtym silnikiem na tamtym, bo już sprawdzałem odpala. A to, że wymieniłem go na ten z powrotem, na ten wałek ostry, gdzieś tu mi leży, na ten taki wałek ostry, wymieniłem go tylko i wyłącznie ze względu takiego, że myślałem, że przez ten wałek nie mam kompresji. Była strasznie słaba kompresja, a okazało się, że uszkodzona głowica jest. Widziałem, że jest uszkodzona, że troszeczkę te kanały nie trzymają, a nie widziałem, że aż tak. I dlatego wróciłem potem z powrotem na wałek ostry. I w ostatnim filmiku, coście widzieli, jeździłem na wałku ostrym. Teraz jest założony wałek szerszy, zobaczymy, czy jest jakaś różnica. I skoro tamten dyfuzor dławi silnik i nie ma na nim mocy, zrobimy jeszcze jedną modyfikację, jak się przejadę. Wymienię tamten dyfuzor na ten wydech, co mam tutaj, odkłada 110.
Cóż, chociaż tutaj nie mam mocowania takiego zrobionego. Kurde, musiałem mocowanie przerabiać. Zobaczymy, czy to w ogóle cokolwiek będzie chciało jechać. Kompresja jest minimalnie większa. Jest minimalnie większa kompresja. Jak lekko kopię. Coś tam czuję, ale jest na pewno lepiej pali, nie? O, zapłon wyłączony. Więc zjedziemy się przejechać. Powiem wam szczerze, że coraz nawet śmiesznie, tak fajnie mi się na tym skuterku jeździ. Zobaczymy, czy to w ogóle coś daje. Jak na razie widzę, że na takiej ćwiartce gazu, 1/4 gazu jak trzymam, jedzie szybciej. Ja to widzę ewidentnie, że szybciej jedzie, bo jeździłem wczoraj, przedwczoraj jeździłem dużo na tym skuterku. Na takiej 1/4 gazu już widzę różnicę. Po prostu szybciej jedzie. Ale go przy dużym gazie dławi trochę. Powiem wam tak, lepiej od zera jedzie ten skuter. Lepiej o wiele, no jest różnica, no nie wiadomo jaka duża, ale czuję, że lepiej ten skuter jedzie od dolnego, po prostu od zera, nie? Czuć, że on ma tak jakby więcej mocy, ale problemem są wyższe obroty. Przy wyższym gazie są problemy, ale obstawiam, że to jest wina głowicy, tak wam powiem. Że po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, po prostu te zawory przepuszczają i ten zawór jest po prostu krócej od, jakby to powiedzieć, później się zamyka i ta kompresja po prostu nie jest już taka, jak powinna być. Po prostu więcej ma czasu, żeby spierdzielić. O, tak wam powiem. Spróbujemy tu wyjechać. Przy wyższym gazie po prostu jest problem. Może trzeba byłoby rzeczywiście wydech jakiś dać o mniejszej średnicy, to wtedy spaliny przydławią, nie pozwolą temu ciśnieniu tak uciekać, nie? Próbujemy wyjechać, nie wiem. Zobaczymy, czy wyjedzie ten skuter. Polało wczoraj, no to się nie powinno zapalić. Zobaczymy, czy będziemy na tyle mocy, żeby tu wyjechać. Enduro skuterkiem. No powiem wam, że jak na 80 daje radę. Jedzie to wyżej na dale. Nie ma żadnego problemu. Tylko że ja hamulców nie mam. A ja jadę już pod jazdy. Ale sprzęgło ślizga. Ale wyjeżdża. Ja tutaj nie widzę, żeby coś się odmęczył ten skuter. Oje! Ja! Wow! Jesteś! Ale w dupę stuk! Ojoj! Co za ból! Powiem wam tak, jak jedziecie. A, porwa! Jedziecie z tym skuterem się przejechać w las. Najlepiej przykręćcie sobie siedzenie. Oj, moja dupcia, ojoj. Ja spróbujemy zrobić podjazd.
jedziemy gdzieś zrobić, bo to enduro skuterkiem bez podjazdów, co to jest za enduro bez podjazdów, nie? Zobaczymy. Ale jest, powiem wam, że to jedzie nawet. Jedziemy jakiś podjazd zrobić. A tu mamy ten super podjazd, którego zwykłym crossem jest ciężko zdobyć. A ja go zdobędę skuterem. Chcę przetestować. Kurde, za małe kółka trochę. Zobaczymy, czy w ogóle do połowy dojadę. Ojej. Ojej. Ale co? Raz się żyje, nie? Włączę podgląd, czy coś... Włączę podgląd, czy w ogóle coś widać? Atakujemy skuterem, to co? Kurde, to jest 70, to jest sport, kurde. Ale będę... Jak coś? Jeszcze nie spisałem testamentu. Nie mam ubranych, kurde, stroju. Na krosa. Pali gumę. Jedziemy. I podjazd. Ej, jak ja mam tu zjechać teraz? Po chuj to wyjeżdżałem. Ale powiem wam, do połowy dojechałem. Jest sukces. Jakby było suchszej, to by się tutaj silnik zawadza, kurde. Oj. Oj. Dobra. Było fajnie. Odpalamy na popy. Nie odpalę na popy. Ojej. Jedziemy jakiś łatwiejszy podjazd. Silnik mi chycił, dlatego. Bo tam wyżej się ewidentnie widzę, że mi silnik zahaczył, bo za niskie zawieszenie, nie? I zahaczyłem silnikiem. Tak to bym trochę wyżej wyjechał. Ale do połowy górki. Dobre i to. Teraz się odpalę. O, o. Ups. Słaba kompresja. Odkręćmy mu trochę obroty. No ewidentnie z tą kompresją jest problem. Poczekajcie, jak zrobię głowicę, zobaczymy, jak to będzie latać. Jak już teraz fajnie jeździ, to do tego wałka, no, tak jak wam mówiłem, tak 1/4 gazu lepiej jedzie niż na ostrym wałku. A na ostrym wałku jest różnica taka, że lepiej to jedzie przy wyższym gazie. Przy wyższym gazie to lepiej jedzie za to. Jeleni Rider zjeździł enduro skuterkiem. A czemu nie mogę ja, nie? Nie, że odgapiam, ale gdzieś trzeba przetestować tą moc, nie? Przecież taka moc to marnuje się normalnie na asfalcie. Jeszcze opona crossowa by się przydała z tyłu. Ale wierzcie mi, za niedługo coś się pokaże. Jakaś fajna modyfikacja enduro do tego skutera. Tylko będzie moc. Pierwsza zrobić, żeby była jakaś była moc. Dało to w ogóle jechać się pod górkę.
i wpadnie super modyfikacja, zobaczycie. Więc źle nie jest. Damy tak połowę gazu i zapierdziela. No przy wyższym gazie no kompresja ucieka, no. Tak ja mówię, nie? Ale zrobię tą drugą głowicę, to przetestujemy na niej. Przetestujemy na niej i będziemy widzieć. Jak na razie fajnie jedzie. Szkoda, że nie mam tylnego hamulca. Jak na razie się nic nie złamało przy ramie, a powiem wam, że katowany sprzęt jest. Widzę, że ktoś tu jeździł. Spróbujemy tutaj podjazd. Czy wyjedziemy? Z tą skuterkiem. Jedziemy! Cały gaz! Nie wyjechaliśmy. Zawieszenie mi, silnik mnie nie puszcza tutaj między to wyrwane. Silnik mnie nie puszcza. Ja pierdzielę. Oj. Za prosto też nie może być. Jedziemy gdzieś tu. Robimy jeden z podjazdów, gdzie MRF-em wyjeżdżamy. No nie, no tutaj do mnie też nie puści. Za niskie trochę zawieszenie. Uwaga. Oj. Nie jest źle, tylko nie ma przyczepności. I trochę sprzęgu nie wyrabia. O! To minimalnie z górki zapierdziela. Jedziemy ten podjazd. Ten jest malutki. Jest! Wyjechałem! Nawrotka? Jest moc! Jest kółeczko! I nawrotka! Kurde, powiem wam, że ja tym skuterem to powinienem na torze jeździć. Chyba będę musiał się do lamby na tor wybrać moim skuterem.
to jest prawdziwe enduro skuterem, chłopie, kurde. Ludzie, patrzcie ta, jak to się robi. O kurde. Szkoda, że hamulec na przód, a przód jest na słabą przyczepność. I spój! O kurde, oj, oj. Duże kamienie. Zapierdziela, jedziemy do domu. Pojedziemy do domu, wyłączam kamerkę za chwileczkę. I przetestujemy na innym wydechu. O ile mi się uda go zeswapować na szybkości, bo nie ukrywam, że no nie chcę mi się dzisiaj w niedziela przerabiać. A few moments later. Wydech wymieniony. Tam jest stary wydech, jak widzicie, leży. Tu jest drugi. Mianowicie pan MRF, oczywiście prowizorka na sznurku. Powinno wytrzymać, nie odpaść od razu. A tylko tyle, żeby się przejechać. No średnica tego w porównaniu tego kolanka tutaj w porównaniu do tego kolanka jest kolosalna, ale zobaczymy. Jak test, to test. Ale maszyny. Pierwsze spostrzeżenia. Chodzi na wyższych obrotach. Musiałem obniżyć obroty trochę. Dźwięk wiadomo, że będzie inny. Bo to całkowicie inny wydech. Jedziemy. Przejedziemy się powolutku, żeby mi wydech nie odpadł od razu. Na tamtym było wiele cichszy. Ale przejedziemy się gdzieś tak, żeby nikomu nie przeszkadzało na spokojnie. Ale przy tym samym gazie jedzie wolniej, już zauważyłem. Otwarta gazu jak trzymam, jedzie szybciej. Jedzie wolniej przy tym samym gazie. Thank you.
powiedzieć, ale teraz jak tutaj nawróciłem... Jeszcze raz muszę nawrócić, ale o wiele lepiej się zbiera na tym wydechu. Nie wiem, jak mam wyregulować. Za szybko te rolki wyrzucają, czy coś. Albo teoretycznie jest troszeczkę za ciężkie, albo za lekkie. Możecie mi napisać w komentarzu, ale. Zera, on tak naprawdę fajnie idzie teraz na tym wydechu. Tak, zera idzie fajnie i w połowie gazu jest problem. Chyba, że jest problem przez tą głowicę, nie wiem. Ale tak od zera idzie zarąbiście, naprawdę fajnie się zbiera, nawet możecie słyszeć, o. Naprawdę fajnie się zbiera i o, jest ten muł. Dobra, na razie lecisz w odstawkę. Wydechu mi się już nie chce dzisiaj zmieniać. Ups. Ciepełko. Dobra, to koniec dzisiejszym. Ja to zasypać troszeczkę. Koniec w dzisiejszym odcineczku testów. Mianowicie na tym wydechu, mimo że jest mniejsza średnica, lepiej się zbiera. Ale w połowie gazu jest problem i przy wyższym gazie jest ok. Czyli zera jest problem i jak się wkręci na obroty, tak nawet fajnie to jedzie, ale w połowie gazu jest problem na tym wydechu. Na tamtym zera jest tak w miarę, w połowie jest w miarę i w ogólnym zakresie obrotów też jest w miarę. Tak w miarę jedzie, nie? Kończymy ten dzisiejszy odcinek. Zrobię tam tą głowicę. Oczywiście podobało się Wam łapeczka w górę. Naprawdę, jak chcecie pomóc mojemu kanałowi, ładujcie te łapeczki. Piszcie komentarze, jak macie jakieś pytania albo wnioski. Ewentualnie jakieś pomysły na tuning, takie niestandardowe. Też możecie napisać w komentarzu. Wszystko rozważę, bo jest ten silnik do dyspozycji, do tuningu. Do testowania różnych rozwiązań, tak Wam powiem. Chcę na tym potestować, ale już widać, że są efekty. Ale trzeba będzie się z napędem też na pewno pobawić. Z czym no muszę na razie jakoś to wymyślić, żeby to jakoś jeździło. Pobawić się i porobić to. Cóż, no tyle. Żeby odcinek znowu nie trwał z 2 godziny. To na razie, do następnego. Trzymajcie się. Hej.